Mega polecany lokal z kebabem w Kielcach i z tych, co jadłem, to był drugi najlepszy. Zaraz po galacie, która smakowała mi najbardziej, ten będzie drugie miejsce. Dziś na warsztat wzięty lokal Antalya, a pozycja, którą wziąłem, to Durum Kebab z wołowiną za 29 zł. Trzeba przyznać, że kolejka spora, praktycznie wszystkie stoliki zajęte i to daje obraz, że miejsce to jest lubiane. Tak samo w komentarzach i wiadomościach pisaliście, że tam zjem coś lepszego i potwierdzam, było smacznie. Mięsa nie widać za ladą, znajduje się na kuchni, więc żadnej fotki nie robiłem, ale już skrojone do kebsa wyglądało lepiej niż wszędobylskie kule mocy. Jest bardziej wyraziste i nieco bardziej twardawe, co nie każdemu podpasuje, ale dla mnie to spoko. W smaku wół wyczuwalny, ale trochę suche, natomiast to idzie zaraz raz, dwa zniwelować, bo dostajemy dwa naczynka z sosami, jak zamówi się mieszany, można łyżeczką samemu sobie dolewać sosu i za to plus. Łagodny, neutralny, a ostry nie był jakiś mega, ale delikatnie muskał podniebienie, smaczne, całość dość spora, w sam raz na mojego głoda i co można powiedzieć więcej. Z warzyw nie zrobiły się ciepłe kluchy, a i stosunek ich do mięsa był spoko, mięsiwa było sporo. Bez zapychaczy albo ja się nie dokopałem, mówię tutaj o pekince, warzywa świeże i nie wyczułem tam kapuchy, za co plus. Placek puszysty, ciepły, ale nie gorący i taki w sam raz do jedzenia. Podsumowując, kolejki polecający tym razem nie zawiedli, nie wrzucili mnie na minę, bo było smacznie. W galacie smakowało mi trochę bardziej, ale dziś też można wystawić dobrą ocenę, 8 i tutaj nie było słodkich surówek, jak tam w galacie właśnie, także w pewnych kwestiach Antalya nawet góruje. Kto będzie miał okazję tam się posilić, to polecam serdecznie, bo jest smacznie, 8/10, pozdro.